bardzo istotne, aby rozumieć, że innowacyjność nie jest słowem zaklęciem kluczem. Innowacyjność to jest cecha, z którą trzeba się zmierzać w każdym wymiarze, po pierwsze tym jednostkowym. Zobaczmy, kto decydował o wyłonieniu laureatów. Innowacyjny człowiek, innowacyjne przedsiębiorstwo, innowacyjna przestrzeń to są ci, którzy mają świadomość, że chcą się zmienić na lepsze. W związku z tym każdego dnia rozumieją to jako nieskończony proces. Poznamy laureatów w czterech kategoriach. Duże przedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, start-upy, projekty nauki i biznesu. Polpharma S.A. zwycięzca w kategorii duże przedsiębiorstwa. Małe i średnie przedsiębiorstwa. CD Projekt. Najgorętsza dziś polska marka Wiedźmin. I reszty nie trzeba dodawać. I w tej kategorii, proszę Państwa, to mamy te podrozdzieliki naszej opowieści. Mamy jeszcze dwa wyróżnienia. Wyróżniono firmę Fibar Group oraz firmę Intermax. Serdecznie gratuluję. Trzecia kategoria, trzeci rozdział, to są startupy. Spółka iFinity. Dzięki iFinity nasza rzeczywistość naprawdę staje się smart. W tej kategorii mamy również wyróżnienie. SAP for Nave. Przed nami kategoria ostatnia. Projekty z dziedziny współpracy nauki i biznesu. And the winner is... e-fizjologia. Dlatego też z całą mocą chcę podziękować tym, którzy mają świadomość, że bardzo istotne jest to, czy są wśród nas inicjatorzy innowacji. Są ci, którzy są strażnikami naszego myślenia,